Hej, Stolejka, Blowy Joba. Dzisiaj gramy sobie w grę Balti Przyjaciele. Z racji tego, że z niedługo wychodzi dwójka tej wspaniałej produkcji, postanowiłem nagrać tego Let's Play. Gra opowiada o Barcie i wyszła z studia Michał Kaszczęcina Company. Zostałem zaproszony na premierę dwójki jako jedyny YouTuber, co warto podkreślić. Dlatego tylko u mnie będziecie mogli znaleźć materiały z tej imprezy, z premiery. Nie pokażę tam dużo gry, ale wiadomo, będą wywiady z twórcą i tak dalej, itp., itp. No to elo. To jest prolog. W świecie Lazeland wszystko idzie świetnie. Królestwem rządzi król Błażej II, który posiada córkę Misię, piękną księżniczkę. Jednak pewnego dnia pojawiły się potwory. Nie wiadomo skąd. W ten sposób wszyscy rycerze, poszukiwacze i podróżnicy zostali zmuszeni do walki z nimi, oczywiście za duże nagrody. Jednym z nich był Balt, rycerz Lacelandu, służący królowi Bernardowi, który niestety umarł wskutek zawału. Po czym Balt został przeniesiony pod służbę Błażeja II. Król Błażej polubił Balta i tak pewnego dnia dostał zadanie. No i dostał zadanie. Król Błażej przynosi ważną wiadomość. Aha, dobra. Myślałem, że będzie jeszcze jakiś dialog. Dobra. Dobra, to co robimy? Ok, pod X mamy inwentory, które musimy wypić albo coś. Na pewno mogę jakoś. Ok, ale nie wiem co kliknąłem. Z, dobra. Ile on wczoraj wypił? Nie wie a co. A, jego ulubiony. Stałem nie mogę. Co do wszystkich jest to samo? Dobra, trochę poszukamy tutaj jakichś easter eggów. Kolejna butelka. Aha, to wszystko to samo. A co do czapki? Hełm, ale nie wie kogo. Przecinek Michał Kaszczęcina się stawia, znaczy spacji po przecinku, a nie przed. No tak. Dobre czasy. Nic? Dobra, to chyba wszystko w tej chatce. Chyba, że tu można jakieś tajne przejście. Czy mogę wyjść po prostu? Nie. Dobra, pajacu. Smok Hania pożera ludzi i trzeba go powstrzymać. Smok Hania? Dokładnie. Król Błażej poprosił pana o pokonanie smoka, a w nagrodę dostaniesz tron i rękę księżniczki Misi. Pewnie, że się zgadza. W takim razie proszę wyjść na zewnątrz, gdzie czeka wsparcie. Królestwo, tejka, stulejka. Nie wiem, czy my trochę nie podgłosimy. Mogę tu wyjść w obrząsy. Za obrząs. Tak bym zostawił. Dobra, wariaty. Mogę z wami pogadać? Dankeschön. Halo. Nie. A ty? Nie chcę niczego przegapić. Ej, no chodzisz tu. Dwójka ma być bardziej dopracowana. Wiecie, jak to bywa z tymi jedynkami. Nie zawsze wszystko wychodzi tak, jakby miało być. Bacie, proszę zabić smoka. Nie ma sprawy. Pewnie zauważyłeś brak swojej siły. Jeśli tak jest, porozmawiaj ze starszą Elżbietą. To jest starsza Elżbieta. Hejo. Poczekaj chwilę. Zaraz dostaniesz wszystko, co zostało ci zabrane. W tym czasie porozmawiałem ze swoim zespołem. Z nimi gadałem. Czy jakoś nie byli. Siemka. Cieść. Jakoś nie byli wcześniej rozmowni. Spadaj, luzerzy. Okej. Okay. Hej. Kocham tylko Misię. No. Sympatyczni. Możemy ruszyć na smoka.
Skoro jesteście gotowi, to za mną. Okej, widzę, że elegancko. Ja i mój team poszliśmy. Nie zwróciłem uwagi, jak się nazywają. A nie, smykanie adekuje. Przygotujcie się do walki. Nie mogę zmienić dźwięku. Heal Spark. Nie no, atak. Idiota. Smokania. Jełop. Masz jakąś magię? Nie. To wszyscy atakują chyba po prostu. Ja nie wiem, czy wy mnie słyszycie, bo nie. A, spróbujemy. Co? Znowu. Chciałem zobaczyć, co się stanie. A idiota ma już mało HP. Nie ma itemów. Masz jakąś magię? Ogień, ty. Dobre. Jełop, masz magię? Jełop chyba nie miał, no. Jełop nie ma. Atak. Broń. Idiota się powinien bronić, bo on dostanie wiapę. Łooo. Chyba nice. Dostał. Balc. Silni idiotę. Idiota chyba nie ma many. To się pobroń. Jełop nie miał, to jełop niech bije. Też masz heala, ty możesz healnąć jełopa. Nie, ten taki healing trochę słaby. Ale urwał. Dobra, go fight. Zrobimy spam. Zobaczymy, czy nam się uda pokazać smoka, Hanie. Ale piznu. Ten baran jest dobry. Niebieskie lejsy fałd. Ha, 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 udało się. W zamian za twoją pomoc zapraszam wszystkich na wielką ucztę. Wracając do sprawy, gratuluję za zabicie smoka. Nie ma problemu, Błażeju. Pamiętasz nagrodę, prawda? W podziękowaniu ofiarowuję ci mój tron. Słucham? Januszu, obiecywałem ci tron, lecz moim zadaniem moim zdaniem nie jesteś jeszcze gotowy. Mam dość twojego gadania. Wychodzę. O, Janusz wyszedł. Przepraszam za Janusza. Jest zbyt nerwowy. Ale bez większego gadania zacznijmy zabawę. Chyba bez zbędnego. Dobra. Pogadamy ze wszystkimi. Witaj, podróżniku. Nazywam się Misia. Hejka. Siemka, ja nazywam się Balt i właśnie zabiłem smoka. Miło mi cię poznać. Elżbieta. I jak? Cieszysz się? W końcu zostaniesz nowym królem, haha. Elżbieta się świetnie bawi. To się podziało, a przepraszam, gdzie moje maniery. Nazywam się Michał Stermichu, mistrz Sęczyna, ale możesz mi mówić Sęczyn. Co, nie chcesz gadać? Dobra, z Sęczynem już gadaliśmy. Witaj, chłopcze, jestem mistrzem czepiania się, możesz mi mówić Maciek 4-4. O, to ten słynny, co grał z Bartkiem 328. Ciekawe, co się teraz z nim dzieje. By the way, mogę pogadać z nimi? Nie, dobra. Nie chcesz gadać? Witaj, Balcie, a może jednak królu? Elo, jestem miejscowym biskupem, a na imię mam Filip. Fu, przepraszam, to zbroja mi przeszkadza. Fu. Nie chcesz gadać? Aha, to mój team. No. Ale ty jesz ryby, a nie kurczaka. Na Bart standardowo sobie pije. Aha, to kominek. Myślałem, że jakieś drzwi. Podoba się? Pewnie. W takim razie chyba czas na rozrywkę. Klaunie, wejdź i zrób coś śmiesznego. Pokaż jakąś sztuczkę. Wow, super sztuczki.
Moja ulubiona, dziękuję klaunie. Po niesamowitym występie klauna cały tłum się upił i zaczął tańczyć. A ja wam powiem, że zrobię polsat. Tu, 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 tun, 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 i ja do następnego odcinka.